Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dałeś nam przykład, o Jezu, 40 dni umartwienia. Aby w nas ducha odnowić, wymagasz postu i skruchy. Stań więc spośrodku Kościoła i spójrz na jego pokutę. Ciebie pokornie prosimy, byś przez nią z grzechu nas obmył. Zło popełnione w przeszłości niech Twoja łaska zniweczy. Chroni nas od dalszych upadków i otocz swoją opieką. Daj przez doroczną pokutę dostąpić win odpuszczenia, byśmy z radością czekali na światło nocy paschalnej. W Trójcy jedyny nasz Boże, niech Ciebie wszechświat wysławia. Pieśń nową Tobie śpiewamy, za odrodzenie przez łaskę. Amen. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę, gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć. Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowam. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale radował się Jego świątynią. W namiocie swoim mnie ukryje w chwili nieszczęścia, schowa w głębi przybytku, na skałę mnie wydźwignie. Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, którzy mnie osaczają. Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, zaśpiewam i zagram psalm Panu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje. Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Naucz mnie swojej drogi, Panie, prostą prowadź mnie ścieżką, aby nie zjedli mnie moi wrogowie. Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, ma pierwszeństwo we wszystkim. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia, bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to, co na ziemi i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chrystus, pierworodny z całego stworzenia, ma pierwszeństwo we wszystkim. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Ulecz moją duszę, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie. Zmiłuj się nade mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wołam do Pana, zmiłuj się nade mną. Jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ryby, tak i Syn Człowieczy będzie we wnętrzu ziemi. Uwielbiajmy Boga Wszechmogącego, który rządzi światem. On wie o wszystkim, co jest potrzebne Jego ludowi,
ale pragnie, byśmy troszczyli się najpierw o Jego Królestwo. Dlatego wołajmy do Niego. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Ojcze Święty, Ty nam dałeś Chrystusa jako naszego pasterza. Czuwaj nad pasterzami i nad ludem im powierzonym, aby owczarnia nie była pozbawiona opieki pasterzy, a pasterzom nie zabrakło posłuszeństwa owczarni. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Spraw, aby chrześcijanie z braterską troskliwością opiekowali się chorymi i świadczyli w nich przysługę Twojemu Synowi. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Niechaj ci, którzy teraz nie wierzą w Ewangelię, staną się członkami Twojego Kościoła i przez dobre czyny budują go w miłości. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Okaż nam grzesznym swoje przebaczenie i pojednaj nas z Twoim Kościołem. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Spraw, aby zmarli przeszli do życia wiecznego i przebywali z Tobą na zawsze. Niech przyjdzie Twe Królestwo i Jego sprawiedliwość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu. Spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez spełnienie dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.